dyrektora Marcina Rybańskiego, komendanta powiatu Policji w Ryszkowie. Witam serdecznie pana wójta Mariusza Rybaka, panią skarbnik Cecylię Larka. Witam obsługę rady, panią Dorotkę Olejsiak. Witam wszystkich sołtysów. Witam pana dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz inne osoby uczestniczące w dzisiejszej sesji. Zawiadomienia o wysłuchaniu sesji wraz z niezbędnymi materiałami otrzymali państwo radni w ustawowym terminie. Przed sesją odbyły się posiedzenia wszystkich stałych komisji, których przedmiotem była analiza materiału sesyjnego. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych, czyli jest kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Porządek sesyjny. Pierwsze otwarcie 28 sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad. Drugi, ustalenie porządku obrad. Trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej 27 sesji Rady Gminy Niegowa. Czwarty, powołanie komisji uchwał i wniosków. Piąty, sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. Szósty, interpelacje i wnioski radnych. Siódmy, informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Niegowa za rok 2020. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółów warunków jego funkcjonowania na lata 2021-2031. Dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Niegowa ustalenia cen i opłat za usługi komunalne w postaci odbioru i dostarczania dowożonych nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków Niegowa. Dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 165 /22/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 28 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przed właścicielami lub zarządzającym jest Gmina Niegowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów przewoźników. Jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niegowa do klastra energii pod nazwą klastr Synergii Powiatu Ryszkowskiego. Dwunasty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niegowa na lata 2021-2030. Trzynasty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021. 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 15. Sprawy różne. 16. Zamknięcie obrad 28 sesji Rady Gminy Niegowa. Czy do przedstawionego projektu porządku sesyjnego radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego porządku. Trzeciego, przyjęcie protokołu z poprzedniej 27 sesji Rady Gminy Niegowa. Protokół ten był dostępny. Duże Rady Gminy jest również na dzisiejszej sesji. Mam propozycję, by ten protokół został przyjęty bez czytania. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Głosujemy. Protokół przez listę. Bardzo proszę. Bezenia? Jestem za. Dudek Mariusz? Jestem za.
Romana Józef, jestem za. Palabowski Ryszard. Jacek Łapuszak. Kasia Zofia. Jestem za. Witala Łukasz. Jestem za. Malinówka Andrzej. Wizdowa Stanisław. Model Stanisław. Nocy Mateusz. Pierre Damien. Jestem za. Resiek Andrzej. Szepu Bartol. Jestem za. Dziękuję bardzo za przyjęcie przez protokołu z poprzedniej sesji. Głosowało 11 radnych za. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku czwartego. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnego pana Artura Sokoła. Czy pan Artur wyraża zgodę? Dziękuję. Proponuję radnego pana Józefa Gromadę. Dziękuję. Proponuję radnego pana Łukasza Witalę. Dziękuję. Bardzo proszę o konstytuowanie. Trwają prace nad ponowną oceną ofert złożonych dla
sprawie zmiany uchwały nr 196 na 2021 Rady Gminy Niegowa w sprawie ustalania wysokości diety dla przewodniczącego Rady Gminy Niegowa, wiceprzewodniczących Rady Gminy. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 202 na 2021 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Niegowa ustalenia cen i opłat za usługi komunalne w postaci odbioru i dostarczenia dowożonych nieczystości ciekłych do oczyszczania ścieków w Niegowie, Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wszczął postępowanie nadzorcze w tej sprawie i dlatego na dzień dzisiejszy, na dzisiejszej sesji konieczne będzie podjęcie tej uchwały na nowo z uwzględnieniem wytycznych, które zostały do nas przesłane z nadzoru prawnego. Uchwała nr 203 na 2021 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem zarządzającym jest Gmina Niegowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 204 na 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii przez Radę Gminy Niegowa w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. Uchwała zrealizowana. Uchwała nr 205 na 2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niegowie, dyrektora Zespołu Szkoły Przedszkolnego w Sokolnikach oraz dyrektora Przedszkola Publicznego w Niegowie. Uchwała zrealizowana. Uchwała nr 206 na 2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawione sprawozdanie z działalności wicesesyjnej oraz wykonania uchwał. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku 6. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę. Pan radny Józef Romana. Panie wójcie, panie przewodnicząca, szanowni radni, kilka interpelacji. Pierwszym, co mam do odpowiadu, to wnioskuję o wyczyszczenie chodnika na miejscu, na którym nie mam postaszczenia. Kolejna rzecz, którą mam do gminy naszej, wnioskuję o wydłużenie traw w połowie życiowej postaszczenia oraz na terenie zasypanego chodnika wodnego i przy drodze gminy postaszczenia z Rów. Kolejną rzecz mam Niegówka. Także proszę o wyłożenie dla przerystana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Czy ktoś z radnych? Bardzo proszę radny pan Mateusz Nocu. Proszę o zmianę rozwoju miasta Łodzi w sobotę z 7.50 na 6.50 w miejscowości Gminy Niegowa. Proszę o zabezpieczenie budżetu środków na wymianę pracodawców w Szkole Podstawowej w Gminy na nowy, gdyż na obowiązku nie będzie opłacalny. Proszę o postawienie masztu komórkowego w celu poprawy zasięgu sieci telefonicznej, a w niektórych miejscach jego całkowitego braku w miejscowości Gminy. Proszę o postawienie przystanku autobusowego w miejscowości Gminy przy drodze powiatowej od miejscowości Czerniów i proszę o wykonanie praw i prac porządkowych przy Ośrodku Zdrowia Gminowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan radny Daniel Piedow. Siódmego informacji.
chyba wykorzystać obecność komendanta i ten czas zagospodarować wiedzą dla Rady. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, zebrając się dzisiaj, bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie na sesję do gminy Niegowa. No, szkoda taka tradycja, że jest tutaj u Was. Także jeszcze raz za to zaproszenie dziękuję i chciałem również bardzo podziękować wszystkim Państwu za zrozumienie i wsparcie nas w tym roku na taki cel, który powinien zrealizować, czyli zakup samochodu służbowego z programu modernizacji, czyli jest taki zakup, gdzie jakby samorządy dają 50% kwoty, która jest potrzebna i ministerstwo dokłada tą drugą brakującą połowę. Z tym projektem wszystko jest na dobrej drodze, także jeszcze raz chciałem bardzo podziękować za, jakby, no, za wsparcie i za szybkie działanie tego, że jak zawsze gminę nie mogła postawić jako po prostu wzór dla innych gmin, bo jakby no, bardzo dobrze się współpracuje i nigdy żadnych problemów z Waszej strony nie było. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, a sprzęt ten nam się bardzo przyda. Ja mam pytanie, czy mam w jakiś sposób na to skrótowo mówić na stan bezpieczeństwa, tak? Dobrze. Więc postaram się tak w telegraficznym skrócie po tych najważniejszych jakby rzeczach uwagę z nami powiedzieć, co się mniej więcej podziało w tamtym roku. I tak, może zaczniemy tak jak standardowo od ruchu drogowego. Tutaj w tamtym roku bardzo pozytywne trendy, żeśmy odnotowali ogólnie spadki, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, tak troszkę na liczbach, mieliśmy 752 zdarzenia, jeżeli chodzi o cały powiat i to jest spadek o ponad 150, jeżeli chodzi o stosunek do roku ubiegłego. Mamy taką tendencję, że na przestrzeni powiedzmy 4 lat spadkowo, czyli to nas bardzo cieszy, bo między innymi te nasze działania powodują to, że na tych naszych drogach jest bezpieczniej. Nie tylko to, bo oczywiście też jak Państwo wszyscy dzisiaj zmienia się u nas infrastruktura, mamy dużo remontu, można powiedzieć, że teraz jak powiat jest mocno remontowany, więc to też na pewno w przyszłości będzie wpływać myślę na poprawę bezpieczeństwa. 52 wypadki drogowe mieliśmy w tamtym roku i 3 wypadki śmiertelne, to jest też duży spadek, bo rok wcześniej było ich aż 7, ale to 3 to i tak jest dla nas za dużo, także chcielibyśmy dojść tutaj do takiej cyfry, można powiedzieć do zera, tak? Czy to będzie możliwe, nie wiemy, ten rok obecny nie układa się na razie tak już najlepiej, bo jest, można powiedzieć, maj, a mamy już 2 wypadki śmiertelne odnotowane. Jeżeli chodzi o rozkład tych zdarzeń w poszczególnych gminach, no to też tak standardowo najgorzej sytuacja wygląda w Wyszkowie, czyli w gminie Wyszków, czyli do zagrożeń największe i standardowo najbezpieczniej jest oczywiście w gminie Niegowa. W tamtym roku 26 zdarzeń drogowych i tylko jeden wypadek, także tutaj nic nie zmieniło
ale to mówię, tu jest taki standard, że wóz jest zawsze najbezpieczniej i myślę, że dalej tak będzie. Co jeszcze takiego ciekawego w tej pracy prewencyjnej? No, ważne zagadnienie przemocy w rodzinie i procedury niebieskiej karty. Coś, na co teraz zwracamy bardzo dużą uwagę, żeby nie dochodziło do jakichś niebezpiecznych sytuacji, zacieśnionych, można powiedzieć, domu. Takich sytuacji, tych właśnie wdrożonych procedur niebieskiej karty, tych procedur przemocowych, jest 129 w tamtym roku i z tego 53 spraw tej przemocy żeśmy odizolowali, czyli byli, że tak powiem, zatrzymani, powiedzmy, albo na izbie trzeciej, albo w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych po to, żeby nie spalować tej przemocy. Jeżeli chodzi o osoby, które doprowadzamy celem wytrzeźwienia, no to takowe też się nas znajdują. W tamtym roku około 240 osób musieliśmy zatrzymać i doprowadzić do wytrzeźwienia. Dwa zdania jeszcze na temat to też, co Państwo mówię. Takie nowe narzędzie, te Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie wszyscy mieszkańcy mogą w sposób anonimowy zgłaszać różnego rodzaju problemy. A my jako policja, no, jesteśmy zobowiązani do reakcji i rozwiązywania tych problemów. W tamtym roku łącznie 730 takich zgłoszeń dostaliśmy za pośrednictwem tej platformy Krajowej Mapy. Jeżeli chodzi o Państwa gminę, to 28 tych zgłoszonych zagrożeń poprzez tą aplikację. Teraz troszkę o przestępczości, czyli tak działce bardziej kryminalnej. W tamtym roku odnotowaliśmy 1455 przestępstw i udało nam się uzyskać wykrywalność, jeżeli chodzi o te przestępstwa, na poziomie 86,5%. Jest to bardzo dobry wynik i taki można powiedzieć, który od jakiegoś tam dłuższego czasu się u nas utrzymuje. Jeżeli chodzi o poszczególne gminy, to przestępstw ogólnie na terenie gminy Niegowa zaistniało 41. Też te porównania podał w Koraju 120, w Żabkach 100, w Koziegowie 195, w Myszkowie 1143. To, co tam się powtarza cały czas, czyli według Państwa jest najbezpieczniej. Jeżeli chodzi o taką przestępczość stricte kryminalną, takie przestępstwo 659, wykrycie nasze na poziomie 75%. Jeżeli chodzi o gminę Niegowa, takich przestępstw typowo kryminalnych 27 było. Inne gminy: Poraj 68, Żarki 58, Poziomowy 108. I taka najważniejsza chyba działka, czyli przestępczość w tak zwanych 7 prawnych kategoriach, czyli tak najbardziej, można powiedzieć, uciążliwych społecznie, jak kradzieże, łamania, pobicie, rozboje. I tutaj takich przestępstw odnotowaliśmy 283 w tamtym roku i wykryliśmy 60% z tych spraw. Jeżeli chodzi o gminę Niegowa, 8 tego rodzaju, w tych 7 kategoriach 8 przestępstw zaistniało. Też do porównania w Koraju 27, w Koziegowie 57, w Żarkach 23, w Myszkowie 113. Tutaj też może się pochwalę troszeczkę. Państwo też pewnie te materiały widzieliście, taką mapę, żeśmy jakby na naszą prezentację wrzucili, jak wyglądały, jeżeli chodzi o ościenne powiaty. Tutaj to no, wygląda to dobrze, tak naprawdę można powiedzieć, tam to będzie miał taki podobny poziom wykrycia, czyli jakby takie oceny naszej pracy. Wszystkie pozostałe ościenne powiaty no, słabiej to wyglądały, jeżeli chodzi o wygrywanie tych przestępstw. O szczególnych kategoriach może już nie będę omawiał, tylko jakby też tak może tylko odnośnie kradzieży z łamaniem, bo to takie powiedzmy bardzo popularne i uciążliwe. 95 takich kradzieży z łamaniem mieliśmy w tamtym roku i udało nam się 60% wykryć takich spraw, co jest bardzo dobrym wynikiem. Jak dobrze pamiętam, to jednym z najlepszych, o ile najlepszych w całym województwie. Też tak z ciekawości, jeżeli chodzi o kradzieże pojazdów, jest tutaj spadek po tych kradzieżach, bo próbujemy coraz mniej, natomiast 6 było w tamtym roku.
i udało nam się trzy takie sprawy wygrać, czyli połowę można powiedzieć spraw, żeby to nie chodziło o kradzieże samochodów. Jeżeli chodzi o przestępczość narkotykową, 121 takich przestępstw w tamtym roku. Poziom jest podobny, powiedzmy, tak się to utrzymuje, no my się staramy, żeby jakby eliminować wszystkie osoby, które się zajmują tym procederem z rynku, z naszego powiatu. Wiadomo też, że ten problem dotyka młodzieży, dzieci, więc tutaj cały czas pracujemy i staramy się, aby te nasze wyniki w tej materii były jak najlepsze. Na koniec jeszcze może parę zdań przekażę Państwu jakieś takie ciekawsze sprawy, które nam się udało zrealizować w tamtym roku. I tak pierwsza, o której chciałem powiedzieć, to zatrzymaliśmy takiego sprawcę, który na terenie naszego powiatu miał taką profesjonalną przygotowaną plantację marihuany. Tam ujawniliśmy, jakby zlikwidowaliśmy tą plantację, tak? Było tam 46 krzewów konopi indyjskich. Zatrzymaliśmy również 616 gramów źródłowego narkotyku marihuany. Sprawa o tyle ciekawa, że sprawca z bardzo, można powiedzieć, bujnym dosier, takim przestępczym, bardzo sprytnym, poszukiwany przez jednostek policji. Sześciokrotnie udało mu się uciec, że tak powiem, z rąk policjantów. Między innymi też po tej naszej sprawie na terenie Będzina został zatrzymany i trafił tam, gdzie jego miejsce, czyli do zakładu karnego. Kolejna z takich spraw ciekawszych, udało nam się zatrzymać sprawców, takich oszustw tak zwanych na policjantach, czyli osób, które dzwonią najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej do osób starszych, korzystują z jakąś tam, powiedzmy, no nazwijmy to jakby nieporadność w pewnym zakresie i wyłudzają takich osób pieniądze. Udało nam się zatrzymać całą jakby grupę przestępczą, tutaj na osób, czyli zatrzymaliśmy kuriera, który z naszego terenu, naszego powiatu odebrał pieniądze w kwocie 30 tysięcy od jednej z takich właśnie starszych osób, ale jakby na to nie przestaliśmy. Zatrzymaliśmy również jakby cały mózg tej obrazy szkolnosowej, która zamieszkuje w Rzeszowie. Na przeszukaniu zabezpieczyliśmy mienie wartości ponad 140 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o gotówkę, biżuterię, różne inne rzeczy, sprawca została aresztowana. Następna sprawa, o której chciałem powiedzieć, też udało nam się zatrzymać pięciu sprawców, pięciu włamań do myjni samochodów, bo też mieliśmy taki problem na powiecie. I to praktycznie we wszystkich gminach do takich zdarzeń dochodziło, gdzie sprawcy wpakowali się do po prostu takich automatów rzutowych, tam gdzie są monety i kradli, i powodują dosyć duże straty, bo zawsze wiązało się z uszkodzeniem tych myjni. Udało nam się też takie osoby zatrzymać, trzech sprawców i w toku tych spraw i tych naszych czynności podjętych udało się ustalić, że oni dokonali 51 przestępstw na terenie naszego powiatu i także innych powiatów, a nawet niektórych innych województw. I też te osoby zostały aresztowane. Tam jeszcze byśmy poszli takich innych przestępstw, między innymi kradzież samochodu, też udowodniliśmy tym osobom. Także też taka sprawa dosyć duża, można powiedzieć. Co jeszcze? Zatrzymaliśmy też dwóch sprawców, którzy dokonywali różnych kradzieży na terenie dyskontów naszych, takich spożywczych u nas w powiecie. No, zrobili sobie z tego taki, powiedzmy, stały źródło dochodu, no ale po jakichś tych naszych, powiedzmy, w miarę
służby przeznaczone ten teren. Wiadomo, że rzeczywiście te warunki były trudnym okresem dla nas wszystkich przez pandemię i tutaj też te działania, które żeśmy podejmowali wspólnie razem, były spójne. Współpraca pomiędzy dzielnicą, która jest na naszym terenie, a jednostkami podległymi, jak również urzędem gminy, również układa się wzorowo. Pan dzielnicowy regularnie pojawia się w urzędzie, czy w innym ośrodku pomocy społecznej, jak również w szkołach, bo w ostatnim okresie bardzo się nasiliły nie tylko na terenie naszej gminy, ale również na terenie całego powiatu i kraju. Bardzo liczne przypadki fałszywego alarmowania o podłożeniu bomb. I takie zdarzenie również mieliśmy w tym tygodniu. W jednej naszej placówce przy okazji egzaminu ośmioklasisty. Tutaj reakcja też jest błyskawiczna. Tutaj procedura jest z góry ustalona i te zagrożenia są eliminowane. Pan komendant nie dodał oczywiście, że te statystyki, które tutaj przedstawiam w odniesieniu do całego województwa, prezentują się naprawdę znakomicie. W tym roku, w zeszłym roku miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu organizowanym na terenie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, gdzie pan komendant wojewódzki uczestniczył w tym spotkaniu i bardzo miło było zobaczyć, jak na tych wszystkich słupkach powiat myszkowski wręcz bryluje, znajduje się przeważnie w pierwszej piątce we wszystkich kategoriach, jeżeli chodzi o wykrycie i zwalczanie różnego rodzaju przestępczości, czy to narkotykowej, gospodarczej, jak również kryminalnej. Także tutaj myślę, że to dosyć duża zasługa pana komendanta, no i oczywiście wszystkich funkcjonariuszy, którzy pracują na te wyniki po to, żebyśmy mieszkali w jak najbardziej bezpiecznym miejscu. Także tutaj ja też dziękuję w imieniu swoim radnych i mieszkańców za to, w jaki sposób przebiega ta nasza współpraca, w taki sposób, jak funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie dbają o mieszkańców naszej gminy i naszego powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Dziękuję. No, dołączamy się do tych podziękowań. Dziękujemy za właśnie taką dobrą, bardzo dobrą współpracę, co tu podkreślał pan wójt również. Cieszymy się, że zresztą odczuwamy to, że komendarz, szczególnie pan komendant jest nam taki serdeczny i bliski. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do... Proszę. Ja bym zadał komendant pytanie, które chodzi mi powiedzmy o piątek, sobota, niedzielę. Miejscowości Bogolice, Mirów, Utowów. To są najgorsze regiony. Powiedzmy, że najgorsze to jest największe zagrożenie mieszkańców, którzy przyjeżdżają na ten teren. I powiedzmy, nie da się przejechać samochodem. Ja to świadczyłem właśnie nieraz, ale to świadczyłem w sobotę tamto. Nie wiem, tutaj jest jak mi robię za kapliczką, jak pan Karczy, szły cztery osoby, jedzą, jest tam chodzą. Nie damy mi przejechać. Nie damy mi po prostu przejechać, żebym jechał. I powiedzmy, oni się czują, jak przyjeżdżają do Niemców, nie wszyscy, ale czują się to, jakby wolno było wszystko robić na tej miejscowości. Powiedzmy, bo jak przyjedzie tam, to przyjeżdża 200 nieraz 300 samochodów, to tak jest około 500-700, chodzi całą jeździ. Nie da się przyjechać. Żeby troszeczkę przyjechać i tych mieszkańców, i tych turystów troszeczkę im odszedł, bo oni wchodzą jak samochód. Nie ma. Ja może powiem od razu. Przyjmuję to, co pan mówi. Ja dzisiaj wrócę do komendy, do tego zadania przekażę, żeby policjanci w tą kadencję czy ruchu drogowego częściej się pokazywali. No, zdaję sobie sprawę, że jest to... Ja rozumiem, ale to myślę, że chodzi o mieszkańców. Postaram się to dobrze wyartykułować, żeby
jakieś tam częstsze patrole, bo jest taki, taki problem. My się zawsze staramy jakby reagować i robić to, co możemy. No wiadomo, mamy do opieki cały powiat, tak? Tak jest jakaś bardzo duża. Natomiast to, co będziemy mówić, oczywiście zrobimy i nie widzę żadnego problemu. Postaram się tam zdyscyplinować te osoby. Proszę przewodniczącego Komisji Uchwały i Wniosków o przedstawienie projektu.
zapisanie się tego Gminnikowi. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminnikowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Gminie Urzędu Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Czy do przedstawionego projektu uchwały radni mają pytania, propozycje lub wnioski? Nie widzę. Poddaję przedstawiony projekt uchwały do przegłosowania przez listę. Bardzo proszę. Dudek Mariusz, Gromada Józef, jestem za. Narabowski Ryszard, Jaskoła Ryszard, Kasia Zofia, jestem za. Kita Lemuka, jestem za. Malinówka Andrzej, Wizgała Stanisław, Borow Stanisław, Nocyn Mateusz, Piedę Damian, jestem za. Rysiek Andrzej, Sobułanko, Wójcik Mariusz. Dziękuję bardzo. Za przyjęcie przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych za, 1 głos był przeciwny.